No witajcie, witajcie. W sobotę do południa. Mamy który to? Nie wiem, 7 listopada. Pięknie już zeszły mgły, już się przynajmniej zrobiła piękna pogoda, chociaż jest zimno, no ale to już jest listopad, nie? Ale słońce wyszło, bo jeszcze tak 10 minut temu to jeszcze było tak bardzo zamglone, takie, tak ponuro. A tutaj, nie wiem czy to będziecie widzieli, pajączek sobie chodzi, taki, nie wiem, chyba nie będziecie widzieli go, albo może i tak. W każdym razie spina się taki właśnie, jak miałam go w mieszkaniu. To wiem, że on z dworu przyszedł, także może go widzicie, może nie. Przed chwilą właśnie się natknęłam, bo przeszłam na drugą stronę balkonu, no i na twarz miałam pajęczynkę. To nie jest miłe. No cóż. Teraz już ogarnęłam troszeczkę w domu i będę sobie robiła dzisiaj śniadanie. Dzisiaj chyba sobie zrobię jednak jajka na miękko, bo już się stęskniłam za nimi. Męża nie ma, nie wiem kiedy przyjedzie. A mam tyle dla niego zaplanowanych prac, które tylko on może wykonać, że nie wiem, czy on w ogóle cokolwiek dzisiaj zrobi. Bo ten karmik chciałam, żeby zrobił jeszcze póki jasno, no bo go trzeba naprawić, a potem go tutaj zamocować na balkonie. Co jeszcze? Obrazki, żeby mi wbił, gwóźdki. No oczywiście ja sama mam poszukać gwóźdki, koło trzeba napompować, już nie mówiąc o ogródku. No ale nie wiem, czy coś z tego zrobi, bo zależy wszystko, o której on przyjedzie do domu. No. I tak, a ja sobie teraz pójdę szykować i śniadanie, i co, mięso na obiad. Obiad na jutro będę wymyślać, no się dużo wymyślania nie ma, no tą kapustę kiszoną ugotuję. Mężowi zrobię kluski, chociaż w zeszłym tygodniu nie chciał klusek, nie wiem dlaczego. I co jeszcze? Jakieś mięso, zobaczę co ja tam mam w zamrażarce, bo mam różne tam mięsa, także coś tam wykombinuję na dziś i na jutro. No, dobra, pokazuję wam tutaj, bo ten pająk poszedł, pajączek prawie pod samą tą rurę do góry, pod sufit, ale pewnie go nie widać. Za to drzewa, macie koronę drzew, takich już prawie zimowych. No, to by było na tyle. Witam was jeszcze raz i życzę wam miłego, fantastycznego dnia, jak to mówi jedna z vlogerek. No. To na razie. No i dzisiaj takie śniadanko, troszkę inne niż ostatnio. Już się stęskniłam za jajkiem na miękko. Sałatka, pomidor, ogórek, nawet cebulki nie dawałam. Tak szczerze mówiąc, to zapomniałam. No i parówki i posypane serem tartym, bo mi został od wczoraj i się troszkę przesuszył. No to dałam do mikroweli, to tak podgrzałam. I herbata, tak zwana plujka, taka owocowa, kupiłam kiedyś w Lidlu, bardzo aromatyczna, ale nie chciałam się do dzbanuszka robić, no i czekam aż to opadnie. I takie to dzisiejsze moje śniadanko. No, no ziemniaki na kluski już są przeciśnięte i już stygną. Tutaj kapusta już, auć, gorąca, ugotowana, kiszona na jutro. No. Tam mam ziemniaczki dla męża na dzisiaj na obiad. Tam moją, no, to co jak kalafior, tylko te zielone, brokuł mój. Czeka na gotowanie na parze. A tutaj mam mięsko, na jutro udka się rozmrażają. A tu mam takie kawałki z piersi kurczaka na dzisiaj, też się rozmrażają. No i tak. Pogoda się zrobiła taka piękna, dalej jest, znaczy się rano wam pokazywałam, teraz też już jest
No już jest koło 15, my zaraz będziemy jechali na ten ogródek, coś porobić, mąż tam je sobie coś, no bo to mięso mi się nie rozmroziło, nie wiedziałam kiedy przyjdzie. Także sobie jajecznicę mąż teraz je i pojedziemy na działkę, dużo tam nie zrobimy, tylko troszkę ogarniemy może. Może z tymi daliami uda mi się je wykopać i przywieźć do piwnicy. No i potem będę robiła obiadu, kolację dla nas. No i to taki dzień przeleciał. Głównie na czekaniu na męża. Nio. Ale co zrobić? I tak bywa czasami, nie? Tu jeszcze moja dynia uśmiechnięta. I zrobiłam sobie takie niby to sadzonki z tego, z pelargonii, które obcinałam. Ona nie wiem, czy przeżyje. Nie dawałam ją tym razem do wody, tylko do ziemi i dużo podlewam, bo przeważnie w tej wodzie korzenie naciągnęły, a potem jak się wsadziło do ziemi, to od razu to padało. I stwierdziłam, że jak się ma ukorzenić, to się ukorzeni w ziemi albo wcale. No, dałam jej taki wybór i zobaczymy. No. I tak, teraz tutaj na termometrze pokazuje 15 stopni, ale słońce się oparło, więc tam pewnie tyle nie jest. W słońcu może tak, ale jak tak zawieje, to może tak nie być. No i my teraz będziemy zmykać. Tak, jeszcze się Wam pokażę. Oczywiście fryzura piękna, nie? Ostatni krzyk mody. No i zaraz będziemy się zbierać na działkę, żeby cokolwiek tam dzisiaj jeszcze zrobić. No, to na razie. Jesteśmy na działce, ale jest już ciemno. No, nagrywam ciemność, bo przyszliśmy po jasnoku, było jasno, jak żeśmy robili, ale teraz jest ciemno, a nie mieliśmy czasu, żeby nagrywać, tylko musieliśmy robić. Także i tak teraz nie widać, co tu jest zrobione. Mam nadzieję, że chociaż mnie tu widać. No. No, witam Was, witam serdecznie. Wieczór sobotni. Mamy dzisiaj 7 listopada. W sumie nie wiem, po co Wam mówię datę, no ale już Wam rano mówiłam. No ale niech będzie, nie? No. Taki fajny wieczór mamy. Także byłam na tej działce, widzieliście. Dzień mi przeleciał bardzo szybko i tak mało produktywnie w sumie, można by powiedzieć. Fakt, że mam już przygotowane wszystko na obiad na jutro, mam już kluseczki zrobione. Mięso się marynuje, udka, kapustka ugotowana, rosołek ugotowany, także nie ma źle, w razie czego jutro obiad będzie szybko, no bo udka się długo nie robią, tym bardziej, że my zawsze rano, zanim idę do kościoła, to jak tak wstanę, pijemy kawę, to ja sobie nastawiam już udka, żeby one się powolutku robiły, że jak potem przyjdziemy z kościoła, byśmy mieli ochotę już od razu jeść, no to już można tylko kluski wrzucać i tak dalej. No ale ostatnio jemy bardzo późno śniadanie, także trochę tak zaraz po kościele obiad to jest trochę nam za wcześnie. No chyba, żeby nam się udało jutro wcześniej zjeść to śniadanie, bo jemy tak dziś koło 11, w pół do 12 to śniadanie. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie obiad, jak już na jutro mam przygotowany. Dzisiaj też już zjedliśmy obiad, no bo już jest późno, no to trudno, żebyśmy nie zjedli. No i co tak, to wszystko porobiłam sobie i byłam, łóżko sobie przebrałam, jakby to kogo interesowało. No w każdym razie byliśmy na tej działce, tylko że jak mąż przyjechał z pracy, to już było trochę późno, zanim coś zjadł, zanim co, no to już nie było tak, wiecie, jakby to było lato, to by było tak w sam raz. No ale teraz o 5 już było całkiem ciemno, także ja tam wykopałam te dalie i częściowo były zgnite te bulwy, ale
Tylko częściowo, to ja tak poobierałam to, co znite, to od razu rzuciłam na dół. Tyle, że musiałam je zostawić tam, te dalie. Na razie je tak dałam na wysokości i nie są tak na dworze, tylko tak troszeczkę ukryte. Dlatego, że w niektórych tych daliach było bardzo dużo mrówek. No i nie chciałam sobie tego przynosić do piwnicy. Także na razie to tak bez tej ziemi i tak oczepałam. Zostawiłam w takim wielkim koszu, tak wysoko. Także mam nadzieję, że nie będzie przy gruntowych przymrozków, a choćby nawet, to jest tak dosyć wysoko, na takiej wysokości jak szafki są. Na zewnątrz, bo też nie chciałam tego do altanki wkładać, nie? Ale to jest takie osłonięte, także nie powinno się tam z tym nic dziać, powinno to troszeczkę przeschnąć. Mieczyków to aż 3 znalazłam w tym koszu, bo reszta owszem znajdowałam, ale wszystko było zgnite. No i co? Tylko zdążyłam sprzątnąć z tych dali, to i mąż obcinał żywopłot, więc musiałam mu iść pomóc, dlatego że tam trzeba trzymać drabinę. Jak z zewnątrz się robi, to trzeba trzymać drabinę, żeby nie odjechała. No to ja byłam ten obciążnik na tym dolnym szczebelku, a mąż prawie na samą górę wchodził, a to się takie kiwało. Ja bym tam nie weszła za Chinę. No i obcinał. A już w sumie końcówkę to już obcinał prawie całkiem po ciemku. No tam u góry było trochę jaśniej, nie? No, także żywopłot z zewnątrz mamy fajnie już przycięty. Nie wiem, czy jest całkiem równo, czy nie, ale ważne, że jest no, z pół metra co najmniej ścięty, bo to już bardzo wysoko szło. I wygląda zaraz bardziej zadbane, bo jest i z góry, i tak z boku, wiecie, tak fajnie obcięty. Także to jest na plus, to się cieszę, że mam to już zrobione, nie? A może będzie tak jeszcze teraz, w tym tygodniu, że będzie szło tam jeszcze iść tam dokończyć. I tak musi ze mną jechać jeszcze w któryś dzień, żeby zabrać te dalie, to wszystko do domu. No, jabłek już nie zdążyłam brać, bo to się sprężaliśmy się na czymś innym. Poza tym tam znowu woda stoi w tym rogu. Może nie na całej działce, ale tutaj przy altance stoi woda. Sąsiada nie spotkałam, no i w sumie nie wiem, co my zrobimy, czy my sami będziemy przekopywać tam ten rów, czy co, no bo jak ja mam mieć wszystkie rośliny zgnite, mają mi gnić i nic nie mam mieć na tej działce, no to nie wiem, zobaczymy. Chyba, że się jakoś dogadamy, jakoś spotkamy tego sąsiada w któryś dzień i się z nim jakoś dogadamy, żeby on to przekopał albo co, bo w sumie on to zasypywał, a my to byśmy musieli odkopać, nie? No, albo zrobić przynajmniej dookoła rów, żeby jednak to nie spływało, bo widać dzisiaj było, że z drogi spływało na jego działkę, a przez jego działkę płynie do naszej, a na drogę spływało właśnie z tego rowu, na tym, co on przesypał i tam było ten parking jego, to przez ten parking tam jeszcze woda stała, na tym jego parkingu. No, także widać, że stamtąd po prostu przelewa ta woda, nie? No, ale na razie go nie idzie tam trafić. No i to zobaczymy, co z tym dalej będzie. No, ale na razie jest jak jest. Jabłka może mi się jeszcze uda zebrać w tym tygodniu, bo tam już dużo nie było, bo tam częściowo też i pospadały znowu te jabłka. A tam też by czas drabiny właśnie te jabłka, bo ja bym chciała je pościągać, żeby nie spadały, bo jak spadnie, to się ubije, to już potem już jest takie ubite to jabłko, to ono już zaczyna potem się psuć. A tak jak jest takie ściągnięte z drzewa, to ono dłużej może poleżeć. No. Tą różę nad tym, tą owoc róży też nie patrzałam. Wydaje mi się, że niektóre takie miękkie są, to może one już takie potem są, nie wiem, czy tam jeszcze coś się da zebrać z tego, czy nie. W każdym razie, no tylko to nam się udało dzisiaj zrobić. Potem jeszcze podjechaliśmy sobie do Lidla, no i do domu obiad. Tak, no i tak leci ten czas. No. I tak właśnie leci ten czas. Patrzę, bo mi znowu miga bateria. Nie wiem, na ile mi starczy czasu. Ja chciałam wam pokazać mój kalendarz z zeszłego roku. Z 2019. No, ja sobie tutaj różne rzeczy wpisuję, nie? Jak to każdy po to się go ma. I wiecie co? Dzisiaj mnie przerażenie wzięło, bo ja sobie myślę, kurczę,
Bo dzisiaj przeczytałam w ogłoszeniach naszych parafialnych, naszego kościoła, że na przyszłą niedzielę będzie można już kupować opłatki i świece Caritas. A u nas jak są świece Caritas, a ktoś chce kupić, to trzeba to zrobić w pierwszym terminie, bo potem to braknie. No i tak sobie myślę, Boże, już opłatki, już ten, no ale to już będzie 15, czy który? No to już będzie 15 listopada, to już jest połowa. I potem są tylko 2 tygodnie i będzie vlogmas. I ja jestem przerażona. Właśnie mnie wtedy ogarnęło to. Jestem się, kurczę, ja chciałam do vlogmasa mieć wszystko tutaj zrobione, większość w szafkach i tak dalej, żeby potem już grudzień poświęcić sobie na inne rzeczy. A ja co? Zajrzałam tutaj, no i na szczęście nie jestem tak całkiem do tyłu, bo tutaj mi się zaczyna dopiero od 16 listopada robota. Zaraz mi było lepiej, wiecie? No, bo od 16 tutaj się mi zaczyna robota od przygotowania piernika staropolskiego. No ja nie wiem, czy ja będę już 16 to robiła, może sobie to wcześniej zrobię. To zależy, jak kupię, bo teraz po wypłacie będę chciała kupić od razu te wszystkie produkty i od razu to zrobić. Wiem, że już niektórzy robią ten piernik staropolski. Jedna z naszych koleżanek, ulogerek już też zrobiła i dała mi bardzo dobry pomysł, o czym jej napisałam. Bo ja zawsze to, jak już zrobię to ciasto, które ma leżakować w lodówce, to je daję, bo tak mam w książce, w przepisie napisane, do ściereczki. Tam powinna być lniana, ale moja chyba nie jest lniana. No i zawsze to tak dawałam i było wszystko ok. A w zeszłym roku jak dałam, to ciasto w ogóle od początku było takie bardziej leiste jakby. I jak ja to zapakowałam w tą ściereczkę i dam do tej lodówki, to mi było takie... Potem jak ja to chciałam wyciągnęłam, żeby to już potem, wiecie, rozwałkować, robić dalej z tym ciastem, no to mi taka gruba warstwa została ciasta na tym materiale. No i to musiałam potem zdrapywać, ciężko było. W poprzednich latach tak nie było, a w tym roku, znaczy w tym poprzednim, to tak właśnie było z tym. A ta vlogerka, Happy50TV chyba, tak się nazywa ten kanał, to ona właśnie mówiła, że ona daje albo do miski, do lodówki, emaliowanej miski, albo do kamionkowego garnka. A ja mam taki garnek kamionkowy, z tym, że on mi do lodówki nie wejdzie, ale mam balkon, zaś aż takich ciepłych temperatur nie będzie, takich wysokich, to będzie mogło być na balkonie gdzieś na podłodze, gdzieś w cieniu postawione, przykryte. I tak sobie zrobię, chyba że jak zrobię to ciasto, to dam do tego garnka kamionkowego i przykryję, dam to na balkon i tam mi będzie dojrzewało sobie. No i to też będzie trzeba robić zaraz, no w przyszłym tygodniu będę to robiła prawdopodobnie. Dzisiaj mi się też wyświetliło wspomnienie zeszłego roku, że ja już mam nastawioną nalewkę świąteczną. W zeszłym roku tak miałam, a w tym roku jeszcze nawet produktów nie mam kupionych. No i to będę też musiała to kupić. Z tym, że ja w tym roku tą nalewkę chyba nie będę dawała spirytusu, tylko samą wódkę. Chyba że spirytusu z taką małą buteleczkę, żeby troszeczkę był wyższy procent, no bo jak się dał samą wódkę, a tam jest cukier i tak dalej, to żeby to powinno, nie powinno się to zepsuć, nie? A nie zależy mi na tym, żeby było wysokoprocentowe, tylko żeby smak był, nie? No. Także już w niedługim czasie się możecie spodziewać i właśnie piernika, i tej nalewki świątecznej. No i trzeba będzie zacząć już robotę. Już trzeba będzie zacząć coś robić, bo tym bardziej, że ja jestem taka powolna ostatnio, znaczy wolniej mi wszystko idzie. Także nie zrobię tyle naraz, co kiedyś, nie? Bo kiedyś to ja tak mogłam od rana do wieczora robić. A teraz to jak już do obiadu, potem to już nie mam siły cokolwiek robić, nie? No. Także trzeba, dziewczyny, się brać za robotę. No, bo święta idą, panie, święta. No. I to, że wiecie, wiadomo, że teraz jest nieszczególnie u nas. I z wirusem, i tam się niezbyt dobrze dzieje w polityce, chociaż ja się wyłączyłam na 2 dni z polityki, nie wiem kompletnie, co się dzieje.
i zaraz mi jest troszkę lepiej. Także wiadomo, że trzeba tam być mniej więcej na bieżąco, chociaż mi to na razie nie jest potrzebne do niczego. Ja tylko śledzę, co znowu zakażą, no bo żebym nie musiała płacić mandatów, nie? Ale postanowiłam się nie przejmować tym wszystkim, zrobić normalnie święta na tyle, ile się da, no to zależy, jak tam finansowo się da. Mam nadzieję, że mój syn będzie mógł, będą mogli z Darkiem przyjechać na święta. Choćbyśmy mieli po nich jechać, bo to by było nawet bezpieczniej, bo tak to oni, wiadomo, PKS, autobusy jeszcze do PKS-u, z PKS-u, żeby tutaj dojechać, no to jest kilka tych autobusów. Jakbyśmy nawet mieli po nich jechać, ale żeby mogli przyjechać tu na święta, nie? No i nie ma się co przejmować sytuacją, jaka jest, tylko po prostu przeżywać święta, bo wiecie, to jest nasze, to co sobie przeżyjemy. Dlaczego mamy tracić ten czas świąteczny, nie? No, cały rok się na to czeka, a potem nagle tego nie ma. Także postanowiłam, że będziemy się cieszyć tym, co jest i przygotowywać się do świąt. I wiecie, u nas te przygotowania do świąt to troszkę już odbiegają od tego, jak to kiedyś bywało. No bo kiedyś choinkę się ustrajało w ostatnim dniu, czy nawet we Wigilię, wszystko się odbiło na ostatnią chwilę i tak dalej. A teraz postanowiłam, że wiadomo, choinki nie będę na początku grudnia ubierać, ale powoli jakieś takie dekoracje właśnie adwentowe już będę wprowadzała, tak żeby się cieszyć, żeby ten czas, ten świąteczny był taki dłuższy, bo ten czas oczekiwania też jest bardzo ważny i bardzo fajny. I to może wyglądać takie powierzchowne, no my to troszkę i powierzchownie tu będziemy przeżywać, ale no wiecie, to co każdy ma w sercu i w myśli, to jest jego, nie? Tym się tak znowu aż nie trzeba dzielić, bo to nikomu nie jest potrzebne wiedzieć, co drugi tam przeżywa. No, ale tak właśnie, żeby po prostu odwrócić uwagę od tych rzeczy, które się dzieją niezbyt dobre. Tak sobie pomyślałam i tak zrobimy. Nie wiem, co wy na to. Nie wiem, czy ja wam to dobrze wytłumaczyłam. Bo się spieszę i spieszę, bo się denerwuję, bo mi miga ta bateria. I ciągle tylko zerkam na tą czerwoną bateryjkę, która miga. No. I znowu mi Marek powie, po co ty to mówisz? Czy mnie interesuje, czy ci miga bateria? No taki ten... Mój syn to jest taki dobry recenzent. No, on nie jest taki, żeby mnie tylko głaskał. I chwalił. Owszem, mnie pochwali, pogłaszcze, ale też największy taki, wiecie, krytykant. To też. Jak mu się coś nie podoba, to skrytykuje i już. No i tak właśnie ostatnio mi tak krytykuje, a po co mi to wiedzieć, że ci miga bateria, albo że ci aparat urwał film. No. Ale ja się takimi rzeczami nie przejmuję. Jak wiecie, ostatnio się staram nie przejmować takimi rzeczami w ogóle. No. Dobra, chyba będę już kończyła. Tam troszkę jest nagrane, ale niedużo. Na tym ogródku to wzięłam dopiero już komórką. Nagrywałam, bo jest lampa błyskowa. Bo w aparacie nie mam tam tej lampy błyskowej, więc ani nie było sensu wyciągać aparat, chociaż go wzięłam ze sobą. No ale jak już trzymam tą drabinę, to już potem nie mogłam po aparat iść, bo to by były fajne ujęcia. No, ale z drugiej strony też tam by było strach stać z aparatem, dlatego że na mnie co chwilę jakieś gałęzie i jakieś kawałki grubszych gałęzi spadały, nie? A za mną zaraz takie rozjeżdżone błoto na drodze, także jakby się poślizgnąć, wlecieć w to, no to też tak niezbyt ciekawie było. No i aparat niebezpiecznie było tam trzymać. No. Także pogoda dzisiaj była całkiem fajna u nas, no ale czekałam cały czas na męża, jak potem już pojechaliśmy, to chwila i już było ciemno. I to taka robota. No ale mam nadzieję, że jutro też będzie ładna pogoda i będziemy mogli to się gdzieś na spacer przejść. Trzeba będzie wyciągnąć mężurka na spacerność. Póki jeszcze można chodzić, póki nam nie zakażą gdzieś chodzić do lasów czy gdzieś, bo to nigdy nie wiadomo, co wymyślą. Także dziewczyny, pamiętajcie, kupcie choinki,
zawczasu. No, ja już mam w piwnicy choinkę sztuczną, także mnie nie zaskoczą w tym temacie. No nic, no trzeba się trochę pośmiać, nie? Nie możemy ciągle tylko narzekać, płakać i tak dalej. Bo co ma być, to i tak będzie, no nie ma wpływu. No widzicie, że się troszeczkę zmieniłam, bo mi się tu zrobiło ostatnio za dużo na tym stole miałam. Ten kosz z owocami dałam sobie na mikrowelę, bo tam już jest kosz z cebulą, to i z owocami może być. No bo to gdzieś tu musi być w tej kuchni, nie? To nie jest, że ten, bo ja nie mogę dać na przykład do lodówki, bo mi lodówka częściowo mrozi. Także owoce mi chcę mrozi, znaczy owoce, warzywa, na przykład marchewkę, jak mam w skrzynce na jarzyny, to mam zawsze zamrożoną. No. Także nie mogę tego dać, musi to być na zewnątrz. Ale stwierdziłam, że na tym stole było już za dużo, robił się bałagan i została tylko kwiatki. No to wzięłam sobie ten stroiczek z pokoju, zaraz pójdzie ze mną do pokoju, a tu zostawię ten kominek, bo zaświecił się ten stroiczek taki mniejszy. No. I tak sobie to zrobiłam. Herbatkę oczywiście mam. Znowu dzisiaj sobie zrobiłam podwójną, ale to tym razem tą ciasteczkową. No. I zaraz będę popijała, aż mi się już chce. A dzisiaj miałam surówkę z tej kiszonej kapusty młodej. Ona jeszcze troszeczkę za młoda była, żeby ją tak jeść. Znaczy, dobra w smaku, no ale wiecie. Teraz mnie bardzo suszy i mi się chce pić za chwilę, także już tylko czekam, żeby skończyć vloga i napić się herbaty, chociaż we vlogu też się mogę napić, nie? Pychotka. Jednak taka podwójna ilość to jest lepsze. Ten jeden taki woreczek to chyba jest na taki mały kubeczek. Tak to jest o wiele lepsze i nie trzeba ani cukru, ani miodu, ani nic takiego. No ja się nauczyłam już pić herbaty bez cukru. Chociaż ciężko było kiedyś, bo kiedyś sobie nie wyobrażałam, żeby herbatę bez cukru wypić, mało słodką. Bo kiedyś kawę też cukrowałam, ale potem nagle mi przestało smakować z cukrem. No i kawę było bez niczego, piję już lata bez cukru. No więc herbatę to tak długo nie umiałam się odzwyczaić od słodzonej. Potem już zieloną jak zaczynałam pić, no to wiadomo, że piłam bez cukru. Zioła to też wiadomo, że bez cukru. A wiecie, że ja ostatnio ciągle ziółka jakieś piłam. No teraz sobie zrobiłam troszeczkę przerwy. Po prostu mi się nie chce ciągle z tymi chaboziami w tym dzbanuszku. No to się i tak znowu jutro sobie pewnie zrobię. No, ale teraz tak na szybko sobie zrobiłam w torebeczce i podwójną i bez cukru. Już dawno cukru nie używam do tego. U nas cukier to tak właściwie stoi tylko i czeka, tak jak ciasto się piecze. A 2 tygodnie temu chyba jak piekłam ciasto, myślałam, że mam pełno cukru, a się okazało, że cukru nie ma. I musiałam w sobotę wieczorem lecieć jeszcze u nas do blaszaka, to wam chyba wtedy mówiłam, żeby kupić cukier, bo mi brakło cukru, a tak to nie wiedziałam, no bo ja się nie cukruję herbaty, nie używa się tego na co dzień. To się nie wie, nie? No. I tak się zastanawiałam, ten piernik staropolski, jak się robi, tam powinno być 0,5 litra, zdaje się, miodu. No i ja ostatnie lata to ja dawałam miód sztuczny. Dlatego, że ja mam uczulenie na ten miód, ale ja mogę pić, nie szkodzi mi syrop klonowy. I tak sobie pomyślałam, może bym tego syropu klonowego zamieniłabym to, żeby tam nie był ten miód sztuczny, tylko ten syrop klonowy. Tylko to trochę drogo też wyjdzie, bo ten syrop nie jest taki tani, a tak to jedna buteleczka to by było mało, bo tam jest chyba 300 ml w takiej jednej butelce. A to potrzebne jest 0,5 litra, nie? Ale to jeszcze zobaczę, może gdzieś jakieś promocje będą. W Lidlu często są promocje na ten syrop klonowy. Także zobaczymy. Tak bywały te promocje. W zeszłym roku to ja często kupowałam właśnie syrop klonowy. Tak, żeby sobie czy do mleka złotego, jak tak robiłam ze złote mleko, nie? To zamiast miodu to sobie dać tego syropu. Czy czasami do herbaty też sobie to dodawałam. No. Zobaczę, jak to będzie. Ślepy też mówił, że będzie widział. Także wiecie. Jak będzie, to wam powiem.
No. A dzisiaj jeszcze mam w planie pomalować, pofarbować włosy. Ja wiem, że to tydzień temu też mówiłam. Ale teraz, ja tylko wrzucę filmik na komputer i pójdę najpierw te włosy sobie pofarbować, bo to też trzeba z tym siedzieć na głowie. Bo już naprawdę nie mogę patrzeć na to. Nie dość, że mam już trochę jest za, no trochę za duże, za długie. Już nie bardzo wiem, jak je układać, a na razie nie chcę iść do fryzjera, a potem to mi je pewnie zamkną. No, żebym tak umiała, żeby mi tak mąż umiał obciąć albo wieki. On mnie raz obciął, ale to wiecie, tak od biedy to tak idzie, ale wolałabym jednak iść do fryzjerki, jak już bym miała obciąć. I tak się cykam. Raz mi się podobają te dłuższe, raz nie. No, no ale przynajmniej jak je pofarbuję, to tu mi te siwki nie będą przez jakiś czas przynajmniej. Bo zauważyłam, że ta farba też albo mi tak, mam taki włos, że się szybko zmywa. No bo trudno, żebym taki odrost chyba nie mam, tak żeby mi tak szybko rosły włosy, że tyle tutaj mi ten, przecież niedawno dopiero farbowałam. No ale już mam tam jeszcze połowę tej farby. No to na te wszystkie odrosty sobie dam. Jakoś to będzie. A potem trzeba będzie kupić nową farbę, żeby mieć w zapasie w razie jak znowu trzeba będzie farbować. No. Dobra, to co? Będziemy już kończyć, bo już troszeczkę czasu tutaj nawijam do Was. Chciałam, żebyście troszeczkę już też pomyśleli tak do przodu, żebyście nie myśleli o tych problemach, co teraz są. Wiadomo, że każdy ma jakieś tam problemy, nie? No. I pomyśleć sobie, jak to będzie. Mam nadzieję, że opowieści o świętach to dla Was dobre opowieści. Nie są jakieś smutne albo co, bo to tak też różnie bywa. No, ja się smucę na myśl tylko, jakby tak się stało, żeby mi Marek mógł nie przyjechać. Bo jednak bardzo byśmy chcieli, żeby byli, bo co nie wyobrażamy bez nich świąt. No. I trzeba pamiętać o tych, którzy odeszli, nie? Ale to już nie będę na ten temat teraz mówić. No, dobra. To dziękuję Wam za komentarze, za łapeczki i subskrypcje, i za wyświetlenia, za oglądanie. Życzę Wam miłej niedzieli, dobrej niedzieli. Pogodnej, żebyście się nie nudzili, żebyście sobie na jakiś spacer albo co poszli, żebyście go efektywnie wykorzystali ten czas. No. A choćby to miałoby nawet oznaczać, że będziecie cały dzień w łóżku przed telewizorem leżeć. No to jak wiecie, jak się cały tydzień na przykład pracuje, to potem się chce troszkę poleżeć, nie? No to jak to tam woli, to zależy, co dla kogo jest dobre. O, nie umiem się dzisiaj znowu wygadać, ale trudno. Chyba się już do tego przyzwyczailiście. No, ja bym dużo chciała Wam powiedzieć, ale często jest tak, że mi po prostu słowa uciekają. No. No i to jeszcze raz się z Wami żegnam. Pozdrawiam. Miejcie się dobrze. I do następnego filmu, do następnego vlogu. Bajo, bajo i pa, pa. Pa!